debiucie Rafał Kaczmarczyk. 6 minut później Stomil prowadził 2-0 po samobójczym golu Lewana Mikadzego. Pogoń obrobiła tylko część strat. W 77 minucie rzut karny wykorzystany przez Olgierta Moskalewicza. Pogoń, czwarta porażka na wyjeździe w tym sezonie i czwarta różnicą jednej bramki. A w obecnych rozgrywkach w Olsztynie wygrał tylko Łódzki.